Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie. Moi drodzy, miałem wam pokazać ostatnio bimbrownię, ale tam naprawdę nie było co niszczyć, że tak powiem. Bo dosłownie wpadłem, oddałem kilka strzałów i się na tym skończyło, więc tego nie pokazywałem już wam. Ale, i druga sprawa, no z tych bagienków, co były tutaj, trzeba było się przycisnąć aż tu do Niki, żeby z nią porozmawiać, więc tego też już wam nie pokazywałem, żeby nie tracić czasu, żebyście zobaczyli to, co najważniejsze w tej grze, a nie samą podróż. Więc idziemy do Niki, moi drodzy. Jest Niki, musimy z nią porozmawiać. Porozmawiaj z Niki. He's back at the Sweetwater Distillery. Any idea how he'll react when I go in there? He's bug shit crazy swamp people. How do you think he'll react? Still, might be worth keeping him around. No one knows the bayou like he does. Oh, you want for this, Nikki? Damn right you do. Mhm. Czyli mamy się skonfrontować z Karlem, czyli tu by będzie, tak? Jakby się tam dostać najszybciej? Nie wiadomo. Zapewne jakimś pojazdem. Ale jeszcze by mnie interesowała kamizelka jakaś w okolicy, ale chyba nie ma. No to trudno. Będzie, czekajcie, w tą stronę mam iść? W tą stronę mam iść, tak? Gdzie on jest? Tu. Dobrze, w tą stronę. Kasi nie mamy żadnej. Tu jakiś chłop jest, to byśmy go zleli, ale może innym razem. Jakaś fura by się nam przydała na dobrą sprawę. I to jakaś dość szybka. Jest za dużo ludzi. Kurde, ciężarówku. A jak mnie tylko któryś zadzwoni na policję, to was kurde zleje od razu. Ruszyć dupy, bo jadę. Jeszcze przejechałem kogoś chyba. Ale co tam? Czekajcie, czy ja dobrze jadę. Zacznijmy od tego, czy ja dobrze jadę. No tu mam jechać. Nie kontakty, ej, stop, prr. Tu. Źle jadę, ale dobra, pojedziemy tędy. Albo i nie pojedziemy. Czekajcie, źle jadę? No źle, bo tam nie przejadę, tak trochę naokoło. No dobra. Musimy się gdzieś... wykręcić, chociażby pod mostem, a dlaczego by nie? Ej, tu jest kamizelka, stop. Właśnie, stop. Nie, kamizelka musi być koniecznie. Bez kamizelki się nie ruszam. Kamizelka jest gdzieś tu. I znowu sklep zamknięty o tej porze. O tej porze dopiero ludzie życie zaczynają, a nie wy sklepy zamykacie. A któraś rozdarła. Nie lubię, jak tak na mnie patrzy, dlatego dostaniesz pęcki. Ty też. A ty też. Palenie szkodzi, nie nauczyli? Na glebę, synu. Co on tu ma? To sklep muzyczny jakiś, kurde. Dawaj, Kasie, 29 dolców tylko, no ja nie rozumiem tego, żeby w takim sklepie trzymać tylko 29 dolców, no ludzie. Możemy tu okraść, już tu chyba okradliśmy go raz. Dobra, dobrze by było wyjść stąd. Ale może niekoniecznie od zaplecza, no dobra. Żebym dał ciała standardowo. Myślałem, że tu jednak wyjdę jakoś sobie, ale że se nie wyjdę, to trzeba iść normalnie na główną ulicę, szukać jakiegoś fajnego pojazdu. W miarę dość szybkiego i fajnego. Wysiadaj. Wysiadaj. Wysiadaj, hopie i spadaj. Dobra.
Lecimy na Szczecin. Niedaleko mamy, na szczęście. Przynajmniej tak mi się wydaje. No tak, niedaleko mamy. Mamy tu. A ja tu już byłem przed chwilą. Halo. Ups. Ja tu byłem niedawno. Niedawno byłem, normalnie niedawno byłem i wszystkich zlałem w tej gorzelni, jeszcze przed tym. Kurde, i znowu mam was lać. Dobra, chodź. Tu jest jakiś łepek. Nie ma lania po krzokach. Nie ma. Zapamiętaj, seł. Tam jakiś. Jakiś jest, chłop. No załatwimy. Czy to chłop, czy to baba? Chłop. Chłopek roztropek. Dobra, włamiemy się od tyłu. A co? Tam jakiś pewnie idzie, już widzę, że idzie jakiś. Jeden jest gdzieś tu. Hucia! Ten jest chyba tu gdzieś na górze. Ten będzie tu jakiś. Chodź, Azor! Azor! Tu! Tu! Tu dwóch jest. Okej, Dan. Where do you all look? Cześć. Witamy. Ten nie. Nie chcesz? To nie no. Teraz tak, co mamy za broń? Tu mamy kiepską broń tak właściwie. Kiepską i nie kiepską. One wszystkie są. One wszystkie są na. Tu mamy dość sporo pracowników. Mamy dwie apteczki, to sobie weźmiemy trzecią apteczkę. Ale musimy iść tylko. On jest na górze, co ja się tu nim martwię. Jak on jest na górze, chociaż. Kurde, no tak. Mało amunicji mam najgorzej. Tu jestem. He's around somewhere. O no. He's over here. Myślałeś, że ze mną tu przelewki będą, synku? Przelewki się skończyły. Cześć. Jak się masz? Jak się masz? Kochanie, jak się masz? Ej, ten nie ma kurde w ogóle amunicji do dupy. Ten ma 4, niedobrze. Koktajle są. Kasa jest. Niedobrze, niedobrze. Tam ktoś będzie. Sam musisz znaleźć? Ja cię znajdę pierwszy. Ja
Ci tu dam, synku, ty. Idziesz ze mną, czy nie? I'm coming in and the butch is going out. What about you? God damn it! Alright, I'm in. Irish will be in touch. Podoba mi się to piękne zakończenie. Zawsze dostaję w łeb ten ostatni. Coś pięknego. Większy zysk. Przekup gliny na 30 sekund. To jest dobre. Oddaj Burkowi. No pewnie, że oddam Burkowi. Dlaczego by nie enter? No. Oddamy Burkowi. Chociaż kurde, ciekawe. A nie, bo każdy z nich ma swoją dzielnicę. Właśnie. Primed and ready for your boys. Overstall standard. My boys are on the way. Snatch that slaughterhouse from him, and that fuck Barbieri will have to react. No, zobaczymy, kto przyjedzie teraz. Dwa samochody, 8 osób, nogożelni. Trochę mało. Znaczy oni zaraz wszystko wypiją. Będą pijani. Thomas Burke came to the States as a boy when his father fled Ireland, likely because of his involvement in the Irish Civil War. After his father died of a heart attack, Burke started running booze to support himself. I mean, he turned bootlegging into an entire industry, and Sal Marcano took notice. Burke worked his way up the ranks, but could never be made because he wasn't Italian. No właśnie, nigdy nie był Włochem i nie został w rodzinie. Trudno. Bym to nazwał bardziej mianem Peszka. Czyli tak. Zdobyłeś współpracownika, dobra. Kogo zdobyłem? Tu mam przekup gliny. Jeszcze jednego jakiegoś współpracownika będziemy mieli. Teraz, moi drodzy, tak, nie mamy... Mamy dwie dzielnice. Nad biznesem związany z choraczami. Czyli muszę co? Muszę tu iść? Czy muszę ich tu zabić? Pozostało 13 700 tych rzeźników. A tu? Co tu mamy? Przesłuchaj lichwiarzy. Nie, jadę zabić. Zabić ich. Będzie kilim. Kilimy, kilim. Dobra, tra, ale może się na chwilę odwołać policję. Dobra, to się cieszy. Ale naprawdę, albo tu muszę... Dobra, pojedźmy tu. Zobaczmy, co on nam powie. A jeszcze czekajcie. Jeszcze jedna rzecz, co mnie tak interesuje. No te to mi kasę dają, to niech dają. Hamuluj. Ale pojadę do Burka, zobaczę, co on będzie chciał ode mnie. Ale tam było, żeby jeszcze zlikwidować rzeźnika, więc on teraz chyba będzie... Będzie chciał, żebym właśnie zlikwidował tego rzeźnika i to mi się nawet bardzo podoba. Nie mówcie, że ten znowu jest, kurde, w knajpie gdzieś. Szogun. Znowu w barze chla. Bydle jedne. Nie, to do tego, do Irlandczyka tego idziemy. Jak on tam? Do tego szoguna. Siema, majster. Heard you made life hell for Carl at the distillery. Let's see if you can do the same to Sonny Blue. Nico. Anything you've done up to now is just pissed off Sonny Blue. You need to make him scared of you. Dobra, jak ty masz tak mi tu pieprzyć, to wiesz co? Albo dobra, wysłucham, bo może ty masz jakieś fajne informacje dla mnie. Thing about Sonny is he's partial to knives. No, to już było, dobra, nie chcę, nie będę z sobą gadał. Nie, nie, jeszcze raz nie, oszukałeś mnie, kurde. Gdzie moje auto? Auto je tu. Wsiadaj, lecimy zabić tego. O, tego, o. Tito Lelone zostanie dzisiaj poturbowany. Ja mam do niego 360 metrów, nie za daleko. Ale musimy odzyskać władzę nad kolejną dzielnicą, więc już jeżeli nam się to uda, będziemy mieli trzy dzielnice. Ten GPS trochę durny jest, przecież tędy też się dojechać i co?
Gdzie jest ten Tito Lelone? Tito Lelone. A Tito Lelone jest tam gdzieś? Kurde, niedobrze. Ups. Tito Lelone jest tam. Dobra, wyjdźmy. Wyjdźmy i zobaczmy, gdzie ten Tito Lelone jest. Tam jest Tito Lelone. Tito Lelone kogoś bije. O, tu mamy przy okazji... A, podsłuch założony jest. Tam jest ich już kilku. Z czym do ludzi. Tito Lelone nie żyje. Tito Lelone nie żyje. Możemy lecieć stąd. Albo i nie możemy lecieć. Nie, Tito Lelone nie żyje. Czyli co mamy jeszcze do zrobienia? Tu. 7000... Nie, gdzie jesteśmy? Jak najbliżej jesteśmy, to sobie pobiegniemy tu. O! Likwiduj bandy oprychów. Nara, spadaj, synu. No, piechotę chyba szybciej by mi, będzie mi tu. Niż samochodem, ale... Jezu, teraz będą, kurde, zobaczyli broń i teraz będą strzelać normalnie z tyłka, nie wiadomo czego, bo pistoleta zobaczyli, jakby nigdy nie widzieli pistoleta, no. Jeju, co za ludzie. Ej, no nie mówcie, że będziemy się bawić na cmentarzu. A ja się na takie zabawy nie pisałem, halo. Halo, wróć. Kurde, trochę ich tu jest. Pach, 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 kurde, nie ten. Widz to. Dobra, to mamy. Tu mamy torbę. Kurde, znowu ta policja leci, je putwa i noga. Spadaj. Wiesz, że jestem poza terenem. Następne jest aż tu. A co tu mamy? Zostało do zniszczenia 6000. 6000, no trzeba byłoby ich wytłuc trochę po kolei. Tylko, że to jest aż na drugim końcu świata. Boję się, że spadnę stąd. A może? Może przetestujemy? Przetestujemy naszego magicznego bohatera. O, a nie? A jak chcesz, to potrafisz, kurde. Zobaczymy, czy też szybko pływa. Powinno mu te osiągnięcia jakieś siły czy czegoś wzrosnąć, żeby szybciej, kurde, płynął, no. I na główkę, hop. Chyba tu się nie da skakać na główkę. No ale szybko, 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 Lincolnie. Tylko tak, wlazłem z leś, to zlazłem, ale czy ja wejdę tędy? To tak mnie zastanawia, chociaż, czekajcie, szybki rzut oka na mapę. Chyba jednak nie wejdę. Więc nie będę kombinował za bardzo, wejdę sobie jak człowiek, przynajmniej się postaram, żeby nie było. Likwidujemy tu bandę oprychów, kolejną. Garniemy im kasę. I będzie dobrze. I można by rzec, że niebawem będzie przejęta kolejna dzielnica, więc będziemy mieli, właściwie już mamy trzech bossów, że tak powiem. Mamy trzech bossów, z trailerów było pięciu, więc jeszcze się zastanawiam, kto tam dojdzie. No, jest ksiądz, może się nawróci? Czy niekoniecznie?
okay. It's the way you die. Don't hurt. Just stings a little. Covering my ass. Oh, shit. Rzucić wam granata czy coś? Na ten co siedzi niewzruszony niczym, a co? Gdzie tam będę się chowa? Halo? Ono Azor! I po co ci to było? I po co? Kto ci kazał? Aj kurde, to wiecie co? To jest tak do dupy tak naprawdę, bo tylko po... Po 500 kasy zdobywam. Więc naprawdę mało. A coś mi się zaznaczyło, co mi się... Zaatakuj to miejsce, aby zająć związany z nim biznes. Właśnie, czemu ja kurde? Dobra, pojedziemy tu furą, a co? Przyjadę. Może mnie nikt nie rozpozna, właśnie. Może mnie nikt nie rozpozna, jak przyjadę wozem rzeźniczym. Wozem rzeźniczym, jak to brzmi. No, ale może sobie tam wjadę bez problemów. Może, zobaczymy. Świadek dzwoni na pole, a nie dzwoni. Bujaj się tam. Aj, muszę zawrócić. Nie będę nigdzie zawracał, kurde, powinna... Nie wiem czemu ten GPS jest taki durny, że powinien wyznaczać od razu kolejną drogę. A nie każe mi od razu zawracać. Się uparł na jedną drogę i koniec, kropka. Nie, nie będę walczył. Policja, stop! No i co? Czerwone, tak? Ciekawe, czy... Jakbym uderzył... Zobaczy... Czy przyjadę na czerwonym? A nie, zdążyłem na zielonym. Myślałem, że na czerwonym przyjadę i mnie przyatakują. Ej, o co tu chodzi? Stop, prr. Ja chyba nie tak, harasze, zaatakuj to miejsce, ale przecież to ja już to mam zdobyte. Stop, kurde, dlaczego ja tu taki błąd zrobiłem? Ojeju. To mam. Zaatakuj to miejsce, aby zająć, no jest, liczba zabitych egzekutorów, dwóch. Kurde, przecież to jest moje... Nie, dobrze, muszę zaatakować się na tym miejscu. Czyli jednak dobrze, kurde, myślałem, że nie. Czyli dobrze, zaatakujemy to miejsce, okej, okay, jak tak co zaatakujemy? Tylko kurde, znowu naokoło trzeba dymać. Gdzie tu by było wejście z tego? Tam by było wejście. No dobra, sobie pobiegniemy jeszcze kawałek. A co? Niech ćwiczy swoje mięśnie. Cicho, nie drzyj się. Kobito. Lincoln, różno się. To jest rzeźnia. Ale czy ja tu nie byłem wcześniej? Nie, nie byłem. W rzeźni nie byłem. Nie. W rzeźni nie byłem. No. Użyjemy trybu skradania się. Tylko tu jakaś menda stoi. Nie, wyjdźmy stąd. Nie chcę tego. Czy już muszę? Jak już wziąłem, to już muszę. Nie mogę nic zrobić, tak? Nie mogę wyjść. Trudno. O, kurde. O! Uuu, skok. Niedobrze. Źle trochę zacząłem. Ale no już nie mam wyjścia. Muszę tak robić, a nie inaczej. Tylko
gdzie on jest, tam gdzieś tam dalej. No dobra, powiedzmy, że... Spadaj. I see you, zesraj się, ja też cię widzę i co? I co? O kurde, jeszcze wartowniczy zaalarmowani, ty. Aj, dobra, pies cię drapał. Dobrze byłoby zyskać jakąś dodatkową... Wiem, że jestem tu, i co? A ty gdzie jesteś, synku? Ja jestem tu. I see you. This is nobody's fault but you. Ach, musiałem się kichnąć. Kończyła się amunicja. Masakra. Wiecie co? Jest lipa z amunicją, więc... Trzeba sobie pozbierać co nieco. Wartownicy mają tyle fajnie, że mają tę lepszą chyba broń. No, ale czemu tego na przykład nie mogę wziąć? Czemu mam tylko 8... amunicjonów? Pewno se wezmę to, na pewno. O kurde, idą tu. Uj. Nie, dobra, trzeba iść tam, kogoś wymordować. Hop. No jeszcze telefon dzwoni. Nie, kurde, teraz nie mam czasu. Oh shit, to z tej strony mnie to wali. Przepraszam, nie mam czasu. Stop, kurde, nie teraz. Aja, kto to dzwoni? Ja cięż. Dobra, moi drodzy, kończymy tą zabawę. Niestety muszę odebrać telefon. Przez ten głupi telefon zginęłem. No ale życie. Life is brutal. Dobra, moi drodzy, to straciłem 890 tylko. A, to niedużo. Tyle to jeszcze jesteśmy w stanie przeżyć. A więc w następnym odcinku spotkamy się, będziemy mordować się tu z nimi po raz kolejny. A więc trzymajcie się, do zobaczyska. Cześć.